Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. To jest najbardziej poruszające w Ewangelii. Odkrywanie Jezusa, który każdą swoją życiową decyzję, każdą istotną część swojego życia rozpoczyna od głębokiej, czasami całonocnej modlitwy. Często myślimy o sobie, że marnujemy czas na modlenie się, gdy moglibyśmy w tym czasie być bardzo aktywni, podejmować ważne decyzje czy robić wielkie dzieła. I Ewangelia nas znowu nawraca. Wszystko, co wielkie, ważne i przełomowe, bierze się właśnie z modlitwy. Inaczej jest tylko pełnieniem swojej woli, nadmuchiwaniem balonika swoich spraw i wchodzeniem w pustkę, w bezsilność i we frustrację. Do zobaczenia jutro.